Często stoimy przed dylematem, jaką mamy wybrać piłę do drewna, która pozwoli nam wykonać większość zadań w warsztacie lub ogrodzie, tworząc meble, tarasy, altany, dekoracje lub konstrukcje. Dzisiaj przedstawię Wam jedną z ciekawszych pił, jakie pojawiły się na rynku, ale cofnijmy się kilkanaście lat wstecz. Dania, rok 1938, rozpoczyna się produkcja wysokiej jakości pił, przeznaczonych dla profesjonalistów o nazwie Jack. Jedna z pił, nad którą pracuje firma, ma być bardzo wszechstronna, przede wszystkim skierowana dla każdej osoby ceniącej jakość i niezawodność. Uniwersalna piła ręczna plus 880. Prace nad tą piłą pozwalają stworzyć unikalnie potrójnie szlifowany ząb, który umożliwia szybsze cięcie o 25%. Jest to tak zaawansowana technologia, że Irwin postanawia opatentować tę konstrukcję. Do produkcji brzeszczotu zostaje użyta stal C75, która charakteryzuje się odpornością na ścieranie oraz dużą wytrzymałością. Użycie uchwytu protacz pozwoliło na maksymalne wyczucie i kontrolę nad piłą. Podsumowując, piła uniwersalna plus 880 Irwin została stworzona do wykonywania zadań w ogrodzie, warsztacie, podczas prac w terenie oraz do majsterkowania. Każda osoba może z niej korzystać, a możliwość doboru długości piły dodatkowo wpływa na jej zaletę. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków PPN.